Chciałbym się zapytać, jak się odnosisz do postaci Zygmunta Berlinga? Zygmunt Berling był oficerem Wojska Polskiego przedwojennego. Przed wojną prowadził się, jak mówi historia podawana przez siły masońskie, więc może być fałszywa, ale oficjalna wersja jest taka, że jako oficer przedwojenny prowadził się podle. Brał udział w jakichś malwersacjach, chędożył żony kolegów. No, takie informacje podłe o nim krążą. Jest faktem, że przeżył niewolę sowiecką, co źle o nim świadczy, ponieważ żeby przeżyć niewolę sowiecką i potem spełniać jakieś plany Józefa Stalina, trzeba było być podłym człowiekiem. Trzeba było kogoś zabić, kogoś zgwałcić. Podejrzewam nawet, że są na Łubiance dokumenty, które mówią o tym, że zabijał osobiście w Katyniu bądź Miednoje czy Charkowie. Nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie było prawdą, ponieważ jakiegoś porządnego haka Stalin musiał na niego mieć. Natomiast dzisiaj warto pana generała Berlinga za coś pochwalić. Mianowicie za to, że dzięki niemu duża część Polaków z łaski Stalina została przywrócona Polsce, mogła do Polski szczęśliwie wrócić. Stoimy w miejscu, które jest miejscem klęski życiowej pana generała Zygmunta Berlinga. Jest to miejsce, gdzie widzimy go na postumencie wyrażonego w formie rzeźby z lornetką zwieszoną na szyi, trzyma w ręku lornetkę, patrzy na Warszawę, której, uwaga, w sierpniu 1944, której Warszawy nie zdobył. Dlaczego nie zdobył? Ponieważ no, Stalin wiedział, że wkroczenie wojsk sowieckich czy Ludowego Wojska Polskiego, Sowieckiego Wojska Polskiego, te wkroczenie byłoby problemem, ponieważ Armia Krajowa, czyli wojska probrytyjskie, waspowskie wojska polskie doprowadziłyby do bardzo poważnego kryzysu politycznego, powstałoby państwo polskie z wojną domową przeciwko Sowietom, więc Stalin poczekał, aż Warszawa się wykrwawi i padnie. I ofiarą tej polityki Stalina padł generał Berling, który zakładał, że właśnie będzie zarządcą z ramienia Berlina, przepraszam, z ramienia Stalina, że on, Berling, będzie zarządcą Polski. Być może myślał, że po jakimś czasie ta Polska powstanie z kolan, że on będzie, że on da wolność Polsce. Może sobie jakieś tam rzeczy kalkulował. Jak kalkulował, to nie wiemy, natomiast wiemy, że za kilka rzeczy powinniśmy być mu wdzięczni. Kilka przestępstw i podłości powinniśmy mu pamiętać. I stojąc przy tym pomniku, powinniśmy się zadumać nad zmiennością losów Polski, zmiennością losów polskich generałów służących obcym, że no podły nam los przypadł jako narodowi, skoro właśnie musimy stać pod takim pomnikiem. Natomiast to jest bardzo ważne, że akurat trzeba się odnieść do akcji Goń z pomnika bolszewika. No i tutaj właśnie ja myślę, że ten pomnik, jakże naturalistyczny, realistyczny, powinien pozostać, ponieważ on właśnie pokazuje tragizm dziejów Polski, tragizm dziejów generała Berlinga i powinien być memento dla wszystkich, którzy roją sobie panowanie nad Polską z obcego nadania. Mówię to dzisiaj 14 stycznia 2017, kiedy wkraczają obce wojska amerykańskie do Polski i wielu ludzi sobie roi, że będzie pokój, porządek, że przy obcych wojskach Polska coś wygra. Ja myślę, że powinniśmy jak najszybciej postawić na rozwój polskiego wojska i pozbyć się obcych z naszych terenów. I tutaj właśnie, kiedy stoję pod pomnikiem Berlinga, to trzeba głośno powiedzieć.